Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj powrót do łazienki, którą mieliście już okazję oglądać na moich wcześniejszych materiałach, a wracam tutaj dlatego, żeby zamontować kabinę prysznicową. Zapraszam na film. Osoby, które oglądały poprzednie materiały z tej realizacji, wiedzą doskonale o tym, że jeżeli chodzi o kabinę prysznicową, no to zaszły tutaj pewne komplikacje i niestety wspólnie z inwestorem musieliśmy zamówić kabinę na wymiar. Tak czasami bywa, warto wiedzieć, że istnieją takie opcje w ogóle, nie wszystkie firmy to oferują, ale akurat firma New Trendy, którą inwestor wybrał, oferuje taką usługę. Wygląda to w ten sposób, że serwisanci firmy New Trendy podjeżdżają na budowę, mierzą po prostu odpływ liniowy, tak jak w tym przypadku, i dostosowują wymiary pod odpływ liniowy, który już jest wykonany, i tak naprawdę macie kabinę co do centymetra, co do milimetra, można powiedzieć, wymierzoną i dostarczoną na budowę. Niestety ten proces troszeczkę trwa i no, trzeba na to poczekać, ale efekt, jak zresztą sami się przekonacie za chwilkę, będzie warty tego czekania. Standardowo, jak przy montażu każdej kabiny prysznicowej, zaczynamy od zapoznania się z instrukcją obsługi i posegregowania wszystkich elementów, które przychodzą nam od producenta. Trzeba sobie policzyć, żeby nam po prostu niczego tam nie brakowało, żeby zobaczyć, czy wszystko jest tak, jak powinno być, nieuszkodzone itd., itd. Po montażu, niestety, jeżeli chcielibyśmy dochodzić do jakichś tam roszczeń, no to producenci raczej takich rzeczy nie uznają. Warto to wszystko sobie po prostu sprawdzić. I tutaj akurat model kabiny, którą wybrał inwestor, to model Smart, czyli kabina, która ma dwie pary drzwi przesuwnych po bokach, gdzie tak naprawdę możemy sobie wejść z narożnika pod prysznic, o to tutaj generalnie inwestorowi chodziło. I akurat jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, mamy taką tabelkę z wymiarami dostosowanymi do kabin prysznicowych produkowanych gdzieś tam standardowo. W przypadku kabin montowanych, że tak powiem, zamawianych na wymiar, no to trzymamy się tych wymiarów, które przychodzą nam mailem od producenta, no, od serwisantów, którzy tak naprawdę wymierzali tą kabinę. Tego się musimy trzymać. I zgodnie z wytycznymi producenta montujemy najpierw szyny pionowe, które dokręcamy sobie do ściany. Warto tutaj w miejscu montażu kołków rozporowych wszczyknąć sobie troszeczkę silikonu, żeby dokładnie doszczelnić jeszcze tego kołka. Następnie mocujemy elementy poziome, czyli szyny, po których będą, można powiedzieć, jeździły te drzwi przesuwne, o których wspominałem wcześniej. I tutaj chciałbym się na chwilkę zatrzymać i wytłumaczyć Wam, jak w ogóle doszło do tego nieporozumienia. Wykonując kabinę prysznicową, na przykład o wymiarze 90 na 90 cm, domyślnie mówimy po prostu o wymiarze brodzika. I kabina prysznicowa, nazwijmy to w cudzysłowie 90, nie jest produkowana w wymiarach 90 na 90 cm. Z tego powodu, że kabiny nie stawiamy na rancie brodzika. Zazwyczaj te kabiny prysznicowe, w zależności oczywiście od producenta i od modelu kabiny, no, są cofnięte od krawędzi brodzika o jakiś centymetr, półtora centymetra, czyli możemy przyjąć, że jest to średnio 89 na 89 cm. W przypadku kabin z drzwiami otwieranymi, no, zazwyczaj z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że wymiar brodzika 88 cm na 88 cm wystarczał, bo też zawsze jakieś tam pole regulacji jest. Jednak w przypadku kabiny z drzwiami przesuwnymi, tak jak tej kabiny Smart, którą właśnie montuję, no, należy brać pod uwagę wymiar wewnętrzny kabiny, bo generalnie chodzi o to, że kabinę nie możemy postawić na części, można powiedzieć, spadku. Ona z jednej i z drugiej strony musi być usytuowana na no, płaszczyźnie poziomej tak naprawdę, bo inaczej ta kabina wysiałaby nam w powietrzu. I tutaj akurat wykonując odpływ liniowy o wymiarze 88 cm na 88 czy tam 88,5, no ten wymiar był ewidentnie za mały i nie dało się standardowej kabiny tak zamontować, dlatego musieliśmy po prostu zamówić kabinę na wymiar. Żeby Wam to lepiej zoprasować, no to odesłałbym Was do linku w opisie i tam będziecie mieli akurat podlinkowane
zamontowaną tą kabinę i zobaczcie sobie przekrój tej kabiny, jak ona wygląda wymiarowo i wtedy sami dojdziecie do wniosku, jaki wykonać odpływ pod taką dedykowaną kabinę, albo ewentualnie no, możecie zadzwonić do producenta kabiny i wtedy on Wam wytłumaczy też, jakie wymiary najbezpieczniej tutaj akurat zrobić. Po zamocowaniu elementów pionowych i poziomych montujemy sobie najpierw szyby boczne, które są szybami stałymi i dopiero później po złożeniu drzwi tak naprawdę na gotowo, czyli zamontowaniu rolek, zamontowaniu klamek, wkładamy sobie te drzwi w szyny i możemy już spokojnie sobie tutaj wykonywać resztę zadań. I no, kolejnym etapem jest montaż wszystkich uszczelek, które są w zestawie. Ważne jest, żeby po prostu ich nie pomylić. Czasami te uszczelki są tak naprawdę dedykowane do drzwi i do elementów stałych, tak więc one są w różnych wymiarach, też warto to sprawdzić, ze swojego doświadczenia Wam powiem. I montujemy szybę oczywiście do pionu stałą. I tutaj akurat bardzo ciekawie jest rozwiązany montaż, bo wkładamy sobie taką uszczelkę, która jest jednocześnie klinem przytrzymującym nam tą szybę w określonej pozycji. I tutaj akurat no, brawo dla firmy New Trendy, która dostarcza nam wszystkie elementy niezbędne do montażu kabiny. Tak naprawdę imbusy, jakieś tam szablony do rysowania, odrysowywania kołków, bądź też jakieś elementy do dociskania uszczelek. Tutaj wszystko to macie w komplecie, nie musicie kombinować, szukać i tak dalej, i tak dalej. Tak na marginesie Wam powiem, że uszczelki warto sobie spłyskać na przykład płynem do mycia szyb, który spowoduje nam to, że uszczelki będą nam wchodziły łagodniej, bo będą się po prostu ślizgały po szybie. Górną ramę mocujemy sobie na gotowo dopiero wtedy, kiedy ustawimy sobie wszystkie piony, kąty i tak dalej, żeby to wszystko było wykonane zgodnie ze sztuką. Jeżeli chodzi o rolki, to są one wyposażone w system tak zwany Quick Click, tak akurat ten system nazwał producent, i one też mają możliwość regulacji, żeby po prostu sobie wypionować te drzwi. Mamy do zestawu dołączony taki oto kluczyk, którym możemy sobie każdą rolkę podnosić bądź też opuszczać na takim mimośrodzie. Po wyregulowaniu rolek dokręcamy sobie ostatni element, który podczas zamykania będzie wchodził nam tutaj w ten element dokręcony wcześniej i tak naprawdę no ładnie tutaj ta szyba się zamyka, jest sztywna, nic tutaj nie będzie się samo z siebie otwierało i tak dalej, czyli po prostu no ta kabina no po zamknięciu nie trzyma się tylko na magnesach, ale również właśnie na tym systemie Quick Click. No i tak kabina wygląda już po zamontowaniu. Zobaczcie sobie, rolki powinny chodzić łagodnie, powinno wszystko być tak naprawdę delikatnie paluszkiem otwierane, żadnego oporu, tak naprawdę wtedy kabina jest zamontowana poprawnie. Na koniec, moi drodzy, oczywiście uszczelnienie całej kabiny z silikonem i ja do tego celu zazwyczaj używam silikonu bezbarwnego i taśmy klejącej. Dokładnie sobie wszystko oklejam, wszystkie elementy i tutaj taka podpowiedź ode mnie, żeby zaopatrzyć się w taką wąską taśmę do odcinania centymetrowo na przykład. To się, moi drodzy, przydaje, bo tutaj akurat przy tej kabinie Smart, tam na dole jest bardzo mało miejsca przy tych rolkach, tak więc no niestety taką szeroką taśmą dosyć ciężko jest to okleić. I tyle, moi drodzy. Po zerwaniu taśm, po wysylikonowaniu montaż już dobiega końca. Jednak no, kąpiel radziłbym zażywać dopiero gdzieś po upływie doby od montażu kabiny, żeby ten silikon sobie dokładnie tam wszystko wszędzie wysechł i żeby nie było później problemów z jego odspajaniem. Tak to, moi drodzy, wygląda. I tyle, moi drodzy, w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten krótki tutorial Wam się podobał. Odsyłam Was do opisu pod filmem, tam będziecie mieli link do tej kabiny i do wymiarów, o których wspominałem Wam wcześniej, żebyście sobie zobaczyli, jak to właściwie wygląda, jeżeli chodzi o wymiary kabiny, wewnętrzny, zewnętrzny i oś szyb. Tak więc no może unikniecie jakichś tam błędów w przyszłości. Żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnych filmów. Na razie.